Do tej pory seniorzy powyżej 70 roku życia mogli poruszać się komunikacją miejską bezpłatnie na podstawie dowodu osobistego. Jednak nie wszyscy z nich chcą nosić ten dokument przy sobie. Dowiedzieliśmy się, że z różnych powodów seniorzy nie chcą bądź nie mogą zawsze mieć przy sobie tego dowodu osobistego. I okazało się, że dobrym rozwiązaniem byłby dla nich bilet elektroniczny. Dlatego wprowadzamy taką możliwość. Teraz będą mogli się wylegitymować w zależności od tego, jak będą chcieli. Albo dowodem osobistym, albo tylko biletem elektronicznym. W planach jest również wprowadzenie kolejnego biletu okresowego. Będzie to bilet 15-dniowy. Jak twierdzą radni Koalicji Obywatelskiej, ma być to świetny wybór dla turystów. Taki turysta przyjeżdżający do nas na tydzień czy dwa, wykupując taki bilet 15-dniowy, zaoszczędza sobie, ponieważ ten bilet będzie dwa razy tańszy od biletu 30-dniowego. Co więcej, w projekcie uchwały są także zmiany dotyczące osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów MZK. Dokładniej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, a mieszkają poza terenem gmin objętych porozumieniem. Sugestie mieszkańców zostały wzięte pod uwagę, w szczególności rodziców czy też samych osób uczących się poza Jelenią Górą. A konkretnie chcielibyśmy, wychodząc naprzeciw tym mieszkańcom, rozszerzyć wachlarz osób uprawnionych. Do tej pory z bezpłatnych przejazdów MZK mogły korzystać tylko dzieci i młodzież, które uczyły się na terenie gmin wschodzących w skład porozumienia oraz w nim mieszkały. Już niedługo ma to ulec zmianie. Zależy nam, aby mieszkańcy właśnie mogli korzystać z tych bezpłatnych przejazdów, nie spełniając tych dwóch warunków jednocześnie. Takie rozwiązanie obecnie funkcjonuje w przypadku studentów, którzy studiując chociażby we Wrocławiu, w Krakowie czy w Poznaniu, a także poza granicami Polski, korzystają z tych bezpłatnych przejazdów MZK. Cennik MZK ma być także dostosowany do biletu Euronysa, a mianowicie darmowych przejazdów dla dzieci do 15 roku życia. Zmiany w jeleniogórskim MZK miałyby zostać wprowadzone z dniem 1 czerwca 2021 roku.